Witamy pięknie, Jacek Pożycki, Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Tak, jest też jakaś dziewczyna, którą Gosia ze sobą przeprowadziła. Gdyż to nie ma moja dziewczyna, tylko twoja dziewczyna. Zuzka ma nową miano, jakbyś nie wiedział. Tak, ale Zuzia powiedziała, że nic nie będzie mówić dzisiaj, żeby nam nie przeszkadzać, będzie się uczyć i będzie może prowadzić przyszły odcinek. My się umówiły, że będzie nam kapkę podpowiadać, jakbyś coś zabył albo pomieszał. Także Zuzka, pamiętaj, Jacka tu trzeba ratować czasem. Tak, i nie mów za dużo. Tak, a co żeś ty się dzisiaj tak pięknie z tą Zuzką wyoblekał? No bo Zuzia powiedziała, że powinienem choć raz wyglądać ładnie, żebyś się nie wstydziła mnie. A poza tym jest wielki dzień, jest wielkie święto i dlatego postanowiłem się tak ubrać. A kiedy będzie tak strasznie świętował? Nasz szef. Ty się tak nie podlizuj. Ja mam życzenia do szefa, a ty się wyoblekał pięknie. To dzisiaj wszystko będzie wyglądać. To co, przechodzimy do życzeń. Tak, ale zróbmy te życzenia od 1 kwietnia. To znaczy te najdawniejsze do tych, które są najbliżej. Dobre, toż to jeszcze wracamy do 1 kwietnia. 1 kwietnia urodziny obchodziła Anna Mlak z Cieszyna. Dużo zdrowia, wielu sukcesów w modelingu oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Jacek. 2 kwietnia urodziny obchodziła Marzena Balcar z Ustronia. Kilka świeczek zdmuchniesz na torcie. Ważny to dzień dla Ciebie. My Ci życzymy gwiazdki na niebie. Specjalnie tylko dla Ciebie, aby spełniła Twoje marzenia, a od nas wszelkiego powodzenia. Członkowie koła PTTK Ślimoki w Koleszowie. 5 kwietnia obchodził swoje urodziny Kacper Gepfert, mistrz w kulturystyce. Dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów sportowych i osobistych życzy cały portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl. Dzisiaj, 7 kwietnia, urodziny obchodzi Ryszard Styrcz. W dniu Twych urodzin każdy szczęścia Ci życzy. Jo, korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia i pomyślności, by to, o czym marzysz, Ci się spełniło, a serce, kiere kochasz, by dycki przy Tobie było. Tego życzy szwagier Zenek z rodziną. A teraz o uwagę poprosimy Panią Helenę Staniek z Hermanic, która 9 kwietnia będzie obchodzić swoją rodzinę. W dniu Twoich urodzin wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Oraz tradycyjnych 100 lat życzą koledzy z koła PTTK Ślimoki w Koleszowie. A teraz nasze specjalne życzenia dla Wojciecha, tatki ze Skoczowa, kiedy 9 kwietnia będzie obchodził swoje urodziny. Cała Europa, Australia i Chiny wiedzą, że za chwilę masz swoje urodziny. Tak więc dołączymy do zacnego grona i życzymy szefowi, by na wysokich obrotach pracowała głowa. Jasny umysł, niech Cię zawsze o poranku wito, by ekipa pracowników nie chodziła do bito. Niech Cię we wszystkich przedsięwzięciach wspierają, a optymizm i kreatywność nigdy nie umierają. Dużo uśmiechu, jeny łociu pinka złości, maluteczkich smutków i kupa radości. Miej się przefajnie, w zdrowiu dali bywej, ze swoją rodzinką dobrze się tam trzymaj. Niech problemy cię łomijają, a wszyscy ludzie ci ino pięknie godają. Niech kożdziutki dzionek dostarczą radości. Tego ci życzą szczerości współpracownicy optimalowej i OX-owej społeczności. Hej! 100 roku w szefie. Wszystkiego dobrego. 10 kwietnia swoje urodziny będzie obchodził Dawid Fly ze Skoczowa. Dużo zdrowia i wielu koncertów oraz powodzenia w życiu osobistym życzy kolega z Cieszyna. 11 kwietnia urodziny obchodzić będzie Katarzyna Pszczółka z Goleszowa równi. Byś zawsze tak piękno i furt rozkwite jak kwiat. Codziennie uśmiechaj się do słońca. A stos prezentów, moc życzeń i dobry szampan niech uświetnią Twoje kolejne urodziny. Wszystkiego najlepszego życzy brygada z koła PTTK Ślimoki w Koleszowie. A teraz uwagę, poprosimy Panią Katarzynę Dąbrowską z Cieszyna, która 13 kwietnia będzie obchodziła urodziny. Niech Cię otacza kolorowych kwiatów las i stos prezentów. Miej wokół siebie uśmiech przyjaciół i znajomych. Znośmy za toastem toast, byś żyła 100 lat, byś miała i szczęście, i miłość, i pieniędzy wór. Tak w szampańskim nastroju świętuje głosów chór. Nie jest ważne, ile.
ważne jak przeżyjesz tych wyśpiewanych Ci 100 lat. Niekoniecznie wszystkiego, ale zawsze najlepszego chcemy Ci życzyć w dniu Twoich urodzin. Koledzy z Koapetyteka Ślimoki w Goleszowie. Nasi roztomili, na dziś to już wszystko. Kończymy, bo pogoda za oknem przepiękna. Jacek, jakie plany na dziś? A myślę, że nie będzie mi za zimno, bo tu mam tak... Nic Ci nie będzie. Tak. Bierz Zuzkę i w góry na szpacyrka i wędrujcie. No nie wiem, czy ona ma buty dobre do pieszych wędrówek w górskich. Kierpce są najlepsze do wędrówek. No tak, proszę, powiedziała specjalistka od kierpców. Ja. A Ty lubisz piesze wędrówki? Jest, że lubię. No to może pójdziesz z nami. No my się jeszcze nie spotkali nigdy na szlakach górskich, bo Ty mało chodzisz, no. Ja chodzę przed dolinami. Przed kamerami, kapkę życia musisz też mieć. No muszę trochę... W naturze. Specjalistka od życia w naturze, Gosia. Poradziłem piesze wycieczki, dobrze. Zobaczymy wszystko. Ty synek, że głowa mało. Uczę się od Ciebie po prostu. Posłuchajcie, pamiętajcie o nas. Zbliżają się święta, pamiętajcie o swoich bliskich, przysyłajcie do nas życzenia, co tam wymyślicie. No najlepiej byłoby życzenia, ładne życzenia. Tak, przepiękne życzenia. No to już są wymogi, także trzeba przepiękne życzenia na adres mailowy życzenia@ox.pl. I zapraszamy też na piękną piosenkę dzisiaj. Mam nadzieję, Gosiu, że Tobie też się spodoba. Nowy zespół, nowa piosenka, ale z naszego regionu. Za chwilę Państwo ją zobaczą i usłyszą. No i co? To co, idziemy? Czy... No idziemy. A kto będzie prowadził następny odcinek? No Zuzka. Przemówi może. Z Tobą. No. Miejcie się dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Never let you go.